To są kolejne przykłady, łącznie z tym, że jest taka firma, która oferuje dedykowane perfumy. Tak, można się znalazła taką firmę, gdzie możemy sobie, nie wiem, na ile tam jest to customizowane, na ile nie. Komputer, Dell, tak? No to jest właśnie przykład, można powiedzieć, adaptacyjny, tak? No bo w zasadzie z komponentów składamy komputer. Nie wiem, czy wiesz, jak się ten samochód nazywa. To jest pierwszy samochód drukarki 3D. On jest wydrukowany w Stanach. Tak? Nazywa się Strati. 44 godziny drukowania. 44 godziny drukowania, czyli niecałe 2 dni. Nie wiem, czy wiecie, co ile samochód schodzi. To jest problem, na co schodzi. Nowy samochód schodzi co 3 minuty. Bezpieczeństwo. Może to jest bezpieczeństwo składa mniej więcej. No tak. To jest pewien pomysł, bo bardziej może właśnie pod kątem jakiejś tam reklamy czy czegoś zrobił, ale niejako dla tych przyszłych polskich Steve Jobsów czy Bill Gatesów jest to może kierunek właśnie, w którym można się bardziej rozwijać. W każdym razie drukarka 3D. Więc dzisiaj mówimy o rewolucji, czwartej rewolucji, znaczy mówimy. No, stwierdzamy, że kiedyś może właśnie wy stwierdzicie, tak jako właśnie po pewnym czasie, że to była rewolucja. Tak? No, my w tym uczestniczymy. Tak? Jak powiedziałem, pewne rzeczy dopiero wychodzą, czy można zauważyć, jeżeli widzimy pewne konsekwencje tych rzeczy. Dobrze. Przejdźmy trochę szybciej. Tak patrzę, bo też widzę, że już następuje takie rozłożenie, w związku z tym też może inaczej go poprowadzę, ale o jest jeszcze pewne rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Mianowicie przemysł. Teraz już wchodzimy do konkretów, mówimy o przemyśle i mówimy o, na przykład o producencie samochodu, żeby tak jakoś zapaść w myśl. Producent samochodów działa w taki sposób. Jak wymyśla nowy samochód, no to oczywiście samo było tak, że są jacyś, jak kiedyś tak próbowałem to policzyć, to jest pewnie do 10 artystów, którzy wymyślają design. Oni zwykle, to, no już niektórzy używają oczywiście też komputerów, ale prawdziwy artysta wciąż bierze, prawda, tam ołówek czy kredkę i maluje na kartce. Natomiast no, to zostawmy. Przychodzi moment, kiedy zaczynamy prawdziwą robotę. Jest konstrukcja, są konstruktorzy. Później konstruktorzy po opisaniu tego produktu w sposób taki techniczny przekazują do technologów. Technolog to jest taki człowiek, który zajmuje się przygotowaniem produkcji, czyli jak to ma być produkowane, jakie maszyny są potrzebne, żeby to wyprodukować, w jaki sposób, jak się mają ludzie na produkcji zachować, jaka ma być kolejność produkowania. No właśnie po to, żeby zoptymalizować ten proces, właśnie po to, żeby produkować maszyny. No później jest planowanie produkcji, czyli technolog mówi tak, trzeba takie operacje wykonać, a planista mówi, ok, to te operacje trzeba wykonać na tej maszynie, ta maszyna jest popsuta, to więc tu nie. Musimy kupić albo nową, albo przenieść na tamtą. Sama produkcja, no i oczywiście musi być serwis. Tak? Musi być serwis. To też taka kolejna, że tak powiem, zagwozdka mentalnościowa, że powoli wszystko staje się serwisem. Coraz bardziej modne, ponieważ ja się zajmuję oprogramowaniem, coraz bardziej modne, zwłaszcza na świecie, z punktu widzenia dostawcy oprogramowania wydaje się na początku, że jest to niekorzystne, ale tak się właśnie dzieje, że klient oczekuje, że dostanie oprogramowanie tylko na czas, kiedy potrzebuje. Nie, on nie chce mieć oprogramowania w nocy, na przykład tak mówię kolokwialnie, ale w tym czasie, kiedy nie używa. On chce zapłacić za oprogramowanie wtedy, kiedy jest wykorzystywany. No i tu dotykamy czegoś takiego jak właśnie chmury. Tak? Czyli
klient chce na przykład taki mieć żeton i wkłada ten żeton tak do tego internetu, no i dostaje raz komputer, na którym jest ta aplikacja, dwa możliwość korzystania z tej aplikacji. No i to też mówi się o tym, na przykład nie wiem czy wiecie, ale w Polsce jest taki pomysł, to będzie realizowany, no chce to zrobić rząd, tak, premier Morawiecki, żeby gminy miały samochody elektryczne. Tak? Teraz w tej chwili właśnie się decyduje, kto będzie producentem takim, powiedzmy, globalnym na Polskę samochodów elektrycznych. Ma być polska konstrukcja, samochód ma być dwuosobowy i ma być dla gmin. I gminy mają wynajmować te samochody. Tak? Czyli ktoś potrzebuje, przyjeżdża do danego miasta, potrzebuje samochód, wynajmuje ten samochód. Czyli też powoli wkraczamy w to, że pewne produkty, które chcemy skorzystać, też będą miały taką formę serwisu. Korzystam z tego, póki potrzebuję. Nie korzystam, nie płacę. Tak? Nie muszę trzymać u siebie niepotrzebnych rzeczy. Tak? No i teraz na czym polega ta Industria 4.0 w przemyśle i na czym polega ta forma tego Industria 4.0 w przemyśle? Na digitalizacji, tak? Czyli żeby przejść w taki sposób, żeby na każdym z tych etapów, które przed chwilą omówiłem, tak z grubsza, żeby można było wszystkie te rzeczy, czy te kroki, które tam są robione, odwzorować w świecie wirtualnym. Tak? Czyli innymi słowy, połączyć świat rzeczywisty ze światem wirtualnym. Jak to można zrobić? Jak to się robi w zasadzie? Mówimy, przepraszam za szybko, mówimy o tworzeniu tak zwanych bliźniaków. I teraz tak, popatrzmy na zakład, który robi samochody. Mamy zakład produkcyjny, w którym stoją maszyny, no i mamy coś, co produkujemy, czyli ten samochód. Na początku były jakieś pojedyncze części, z których składamy samochód, później montaż. Więc jak chcemy odzwierciedlić ten cały skomplikowany świat przemysłowy w naszym komputerze, to potrzebujemy tak. Po pierwsze, stworzyć wirtualny bliźniak naszego produktu, czyli samochód. Chcę mieć taki sam samochód w komputerze. Nie chodzi tylko o 3D, bo jest krótko tak, żeby design był w tym moim komputerze, ale żeby on miał wszystkie takie dokładnie właściwości fizyczne, technologiczne, funkcjonalne, tak, które ma samochód ten fizyczny, również ten model 3D w komputerze. No i później mamy zakład, tak, czyli żeby mieć odzwierciedlony zakład pod względem procesu, tak, czyli tych wszystkich kolejnych stanowisk, które są w zakładzie, które powodują, że produkt powstaje. No i oczywiście te maszyny, które są wykorzystywane na tych stanowiskach. I teraz chodzi o to, żeby te wszystkie trzy elementy tak, połączyć ze sobą. Jak to wygląda? Dobrze. To jest przykład, że Siemens ma taką właśnie firmę, gdzie jest to już zrobione. Także rzeczywiście te trzy elementy są ze sobą połączone. Co to takiego jest po angielsku, co prawda, ale po pierwsze jest gdzieś tu taki parametr. To jest parametr tak zwanych wadliwych sztuk. Wadliwych sztuk. Bo jak ktoś produkuje, albo jak ktoś miał do czynienia, jak ktoś ma możliwość zapytania kogoś, kto coś produkuje, to zawsze jest tak, że niezależnie od tego, czy maszyna robi, czy człowiek, a jak człowiek to tym bardziej, jest duże prawdopodobieństwo, że pewne będą tam odpadki. Tak? Czyli produkty, które nie będą spełniały odpowiedniej jakości, ale też no, jakieś właśnie rzeczy, które nie dyskwalifikują. I teraz to jest 11 sztuk na milion sztuk. Tak? Czyli dzięki temu, że wprowadzili to rozwiązanie, mamy tylko 11 wadliwych sztuk na milion sztuk, więc to jest następne pominięcie. Dobrze. Cyfrowy bliźniak rzeczywistego produktu, czyli z jednej strony odzwierciedlenie tego modelu 3D, tak? Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem,
nadanie wszystkich cech fizycznych, technologicznych, funkcjonalnych po to, żeby pewne testy, które zwykle robi się na prototypie, na modelu fizycznym, robić w świecie wirtualnym. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na etapie swojego własnego rozwoju, myślę, że nie trzeba tłumaczyć, jakie są oszczędności. Tak? Nie potrzebuje prototypu, żeby wyłapać pierwsze błędy, które wynikają z tego, że wprowadza nowy produkt. Bo mam już na komputerze te pierwsze poprawki, które muszę nabyć. Teraz się mówi, że cykl wprowadzania nowego samochodu to jest około 18 miesięcy. Z czego 6 miesięcy to jest właśnie etap walidacji prototypu. Czyli powstaje pierwszy prototyp, testujemy, zmieniamy. To oczywiście to jest tak, że ten prototyp nie jest kompletny. On ma podstawowe cechy na początku, tak, żeby sprawdzić te podstawowe cechy jedności. Później dodajemy kolejne komponenty, Oczywiście jest wyglądała tak, że to już nie jest zupełnie nowy samochód, w związku z tym pewne rzeczy są adaptowane do mocno starych i tak dalej, i tak dalej. Na każdym razie 18 miesięcy. Nowy samochód. Dobrze, to jest tak. Z drugiej strony mamy bliźniak produkcyjny, tak? Czyli zakładu. No i to są też odpowiednie systemy, które pozwalają na stworzenie takiej linii produkcyjnej. O tworzeniu można było powiedzieć, tak? Czyli pewne procesy, na przykład tutaj to jest taka linia rozgrzewania. To też jest przymiarze samochodowe, bardzo często te linie są stosowane, tak? To zrobotyzowane, czyli roboty są już istotnym elementem mojej produkcji. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale zrobotyzowanie pewnej linii bez znikania szczegóły. Jeszcze 5 lat temu kosztowało 200 tysięcy euro, dzisiaj kosztuje 20 tysięcy euro. Pewnie nikt z Państwa nie szukał, ale na Allegro można kupić roboty. Z demobilu tak zwanego, ale już za 50 czy 60 tysięcy można sobie kupić robota. Oczywiście to tam zależy, jakiego szukamy. Tak? Wiadomo, że on taki już może być nieprecyzyjny, tak? Czyli może mieć jakieś tam odchyłki. Ale co ja chcę przez to powiedzieć? To, że roboty na zakładzie to dzisiaj nie jest żadne know-how. Tak? To jest, można powiedzieć, rzeczywistość, która już jest. Dobrze, lepsze. Jak mamy. Tylko może to taka też. Możemy również. Jak mamy poszczególne stanowiska, niektórzy na to mówią cele, chociaż nie ma to nic wspólnego z naszym wyobrażeniem, tam gdzie są te kolejne miejsca wykonywania operacji przez robotów czy przez ludzi, ja również mogę zasymulować takie, to się mówi, podstawowe ruchy, tak, które są wykonywane przez osoby na produkcji. Dzisiaj planista w większości zakładów idzie i robi zdjęcia albo filmuje, tak jak tutaj, nie wiem, czy filmują, ale w każdym razie ustawia aparat, czy tam kamerę i przez cały dzień jest filmowany. Po to, żeby później usiąść i przeanalizować. Aha, ta pani, czy ten pan ciągle tam musi kucać, prawda? Bo tam ciągle tam ma akurat ustawione. I tak kuca. I później okazuje się, że dużo jest zwolnień, tak? No to wychodzą na ustawów, tak? Albo że jest mniej wydajny, bo tu kucnie, czasami się potknie, a zanim wstanie. No i tam coś zmienia. Natomiast tutaj, bo bardzo często mamy, wiadomo, że dzisiaj ja pracuję, jak już powiedziałem, w firmie Siemens i my to sprzedajemy. W związku z tym, że mamy do czynienia z rzeczywistymi klientami. I oczywiście żaden z klientów nie rzuca się od razu i robi wszystkie trzy bliźniaki, tylko tam krok po kroku. I niektórzy tak się mówią, mam problem. Czuję, że nasza produkcja jest niewydajna, trzeba coś zrobić. No i to tak zwanym benchmarku, czy takim właśnie, nie wiem, teście odtwarzamy pewne. I tam raz taki był przykład, że producent tak zwanego sprzętu do sprzątania, jakiś wzmiotek, szufelek, on robił plan dla wielu sklepów, natomiast również miał podpisaną umowę z Leroy Merlin. I problem polega na tym,
że miał tak zwaną klęskę urodzaju. Czyli przychodził sezon, ten sezon, nie wiem, czy ktoś się odgadnie, natomiast sezon się zaczynał od czerwca i trwał do końca września. Czyli Clairvaux, Merlin zamawiało tam strasznie dużo, bo to schodziło też. I ja mam taki problem, że w zasadzie przez te przerwy są tam 3-4 miesiące miał ten pik, no ale przez 9 miesięcy, 8 miesięcy no miał już później produkcję taką bardziej, bym powiedział, spokojną. No i tam się mógł, znaczy miał problem, że się nie wyrabiał. I bał się, że zaraz powie tam zgodka jak zgodka, mam jeszcze 20 innych producentów i tam będę zamawiał, jak się nie wyrabiasz, chłopiec. No i on chciał kupić maszynę, nową maszynę, bo stwierdził, dobra, kupi maszynę, dobra, bo to będzie stała później przez 8 miesięcy, no może też się produkcja zwiększy, ale maszyna kosztuje, maszyna kosztuje, akurat tą, którą on chciał, to kosztowało około 800 tysięcy złotych. No i byśmy zasymulowali i tam był taki pan, który właśnie łączył dwa elementy, to już dokładnie nie pamiętam, ale coś tam jeszcze robił i tak już konkludując, okazało się, że wystarczyło dostawić dwie takie dodatkowe półki, gdzie te komponenty tam były składowane, on nie musiał tam dalej sięgać. Ta wydajność wzrosła o 20%. I nie musiał kupować żadnej maszyny. W nagrodę kupił od nas oprogramowanie. No, powiedzieliśmy, że tyle zaoszczędził, no to już musi. To tak na marginesie. Tu właśnie integracja współpracy robotów i maszyn. To są to tak zwane programowanie offline robotów. Czyli możliwość zaoprogramowania robota w wirtualnym świecie. Nie muszę mieć kontaktu z fizycznym robotem. Wszystko gra, bach, puszczam na prawdziwego. No i oczywiście jak mam, to mam cały zakład. Mam cały zakład. I teraz na czym polega integracja tego wirtualnego produktu? Że tutaj chodzą produkty, nasze prawdziwe, te wirtualne produkty, które chcę wyprodukować. Czyli to nie jest tak, że to jest jakiś, powiedzmy, element symbolizujący komponenty, które będą później na rzeczywistej linii produkowane. Nie. Te komponenty są zaprojektowane w cyfrowym bliźniaku produktu. No to oczywiście jest analiza, właśnie ta wydajność, jaki jest czas, można tak zwane wąskie gardło, czyli właśnie to, co było u tego producenta tych szufelek, znaleźć wąskie gardło. Gdzie jest wąskie gardło? Że... No i oczywiście połączenie z automatyką, z tym wszystkim tymi elementami, które służą do sterowania. Tu taki będzie przykład właśnie czegoś takiego urządzenia, które służy do sterowania automatyką tą rzeczywistą. Ale właśnie ten element, o którym powiedziałem, integrowania świata rzeczywistego ze światem wirtualnym, polega na tym, że ten operator, ten operator wprowadza te elementy najpierw do świata wirtualnego, do tej wirtualnego zakładu, sprawdza, czy wszystko jest ok, czy roboty chodzą tak, jak chodzą, nie ma jakichś kolizji, czy wydajność jest odpowiednia. Jeżeli tak, to dzięki tej skrzynce, którą przed chwilą można było zobaczyć, jest stąd te parametry przekazywane do świata rzeczywistego. Tak? Czyli do tej już prawdziwych sterowników, dosłownie, żeby się i do automatyki. No i to jest, można powiedzieć, Industry 4.0. Tak, żeby wybrać jakiś taki element, nazwijmy to jeszcze wiedzy, to mamy takie trzy obszary. Świat właśnie informatyki, to jest ten proces inżynierski nazywany PLM-em. Niestety większość tych terminów jest z języka angielskiego, ale tam będziemy to zmieniać. W tym sensie, że polska myśl innowacyjna wytworzy nowe terminy, tak? I będą się wszyscy musieli nauczyć polskiego. Czyli PLM, czyli Product Lifecycle Management, czyli zarządzanie cyklem życia produktu. To jest ta warstwa górna. I mamy produkcję, czyli automatykę. No i ten obszar, który pokazywałem, który łączy ten świat, można powiedzieć, produkcyjny, rzeczywisty ze światem wirtualnym, to jest tak zwany MES, czyli Manufacturing Execution System.